Tu jest właściciel, właśnie ten w czapeczce. I tu ma taką atrakcję. W tej chwili ma setkę dzieci. No niesamowity człowiek po prostu, naprawdę takiego to tylko szanować, całować i w ogóle Bogu dziękować. Chodź dziku, nie gadaj. Człowiek bardzo, bardzo swojej pasji poświęcony, zakręcony, entuzjasta, jak widać. Wesoły, życiem i energią tryska. Niesamowity człowiek. Całe życie, staruszka. Proszę. Naprawdę jest człowiek naprawdę niesamowity, niesamowity. I proszę, tutaj jest teren wojskowy, wzbroniony, izba oręża. Pokazuje nam tak szybko, bo musi tutaj zaraz grupę będzie oprowadzał pewnie. Tą całą setkę dzieciaków. Jeszcze tutaj rzucimy taką... Matko jedyna. Tego to jeszcze moje oczy nie widziały. Ja cię przepraszam. Niesamowite. Samochód brał udział w serialu Cztery Pancerni Pies. No proszę. I jeszcze działa. Jest po kapitalnym remoncie. U wuja Mariana, jak coś nie gra, to jest... Musi grać. Musi być od razu naprawiane. Nie po trupach, ale musi grać. Proszę, uzbrojenie jest. Nie wolno dotykać, ale niesamowity zbiór i kolekcja. No niesamowite. Fortekan stoi tu, bo nie mam go na razie gdzie dać, bo dla niego robię pomieszczenie. Rozumiem. Dlatego tu stoi. Trochę ciasno, ale własne. I to się ceni. Proszę? Jest. I to się ceni. Proszę, jeszcze mundur wisi tam, tak? Tak. Starszego sierżanta. No kurczę. I bagnety. Dzień temu przywiózł mi jeszcze pułkownik w stanie spoczynku też parę mundurów. Aha. Tutaj zobacz. Niesamowite. Dolnośląska. Jak to pisze, 10 Dolnośląski. Pułk artylerii mieszanej imienia kadeta Zygmunta Kuczyńskiego. Zygmunt Kuczyński w czasie II wojny światowej był ranny, młody, leżał w szpitalu i hitlerowcy na łóżku go dobili, rannego. I dlatego tego, to będzie oprawione i to jest z ich armaty, prawda? Łuska? Tak, łuska. I dostałem w podarunku, także wuja Marian. Cenię wszystko, cenię ludzi, którzy poświęcili i życie, i lata dla idei, dla drugich. No, dokładnie. A to jest ważne. No Mietek, co tylko, najeść się i co? I mieć wszystko w nosie. I sąsiad na tak mnie doniósł i ma się muzeum rozbierać. Ale tak 90... Kiedy tak się stało? No. Żartuje pan. 12 lat temu doniósł na mnie... Dla chorej żony wybudowałem ganeczek, musiałem rozebrać, a teraz doniósł na mnie ten kawałek daszku, tam gdzie ten remont robię, co ta ściana. Z pleksy daszek ukarali mnie 25 tysięcy kary, animatora kultury. Ale że im nie wstyd coś takiego. No. I burmistrz mówi, ja bezsilny, starosta bezsilny, pokłócili się między sobą, a ja między nimi dupę taki. Słuchaj. Jak tak można robić coś takiego? Prezydent spalę do mnie krzyż kawalerski orderu odrodzenia za działalność. Czemniczy zrobili mnie honorowym obywatelem. Nic nie jest ważne. Jest ważny dupek, który z samoobrony komuch stary, znaczy stary, młodszy ode mnie, donosi, rozumie, że ja zrobiłem z pleksy daszek bezprawnie. Ale co temu człowiek robi ten daszek? No, a jak widziałeś ten daszek pan? Nawet ty nie zwróciłem uwagi, ale to przecież co jemu może przeszkadzać coś takiego? No to trzy dni temu dostałem bezwzględny nakaz rozebrania, jak nie to 25 tysięcy kary, a jeszcze chyba 3 tysiące by doszło za ekipę, która by przyjechała. Co to za człowiek? No. Ale komu to przeszkadza? I Mietek. Przecież to jest... Nic mu nie zrobiłem. Przecież to jest pana teren, tak? Nic mu nie ukradłem, nic. Po prostu dostał zajoba, że widzi, że tu się gra, że dzieci są i tak. Zazdrosny, zawistny, ja chyba tak. Ja bym założył działalność, kochana, ale boję się, nie zakładam, tylko jestem animator. No i słuchaj, do 77 lat się nie dorobiłem, to się nie dorobię. Wyczułem was, bratnio duszę. Wy nie gniewajcie się, że tak was tam to... Nie, ale to ja bardzo żartować, ludzi... Lubię się nie dać zadowolować. No, jasne. Taki jestem, może ale... Może jest za krótkie, żeby tak... No nie... Niesamowity, kogoś... Rzecz, która była do pocięcia.
totalny żłom, pognite, porwane. Pięć lat robiłem to i oprócz tego domu w środku wszystko ja. Tylko dzieciom nie pokazuję, bo by się posrały. Mówiąc kolokwialnie. No proszę. Zamknij. Tu są same zabawki, jak widać. Czekaj, no ba, nie. Ela. Ela? Tak. Przyjaciela. Właśnie, siadam. zaraz pan Maniuś kupi te, znaczy włączy karuzelę. No co? Nie, ja się boję. Niesamowite. Siadaj na fotelu. Nie zarwie się, nie bój się. I nawet karuzela jest i to działa. W środku, w pomieszczeniu. I nawet sygnał jest. Czy coś takiego można spotkać gdzieś w Europie? Nie wiem. Coś niesamowitego. Po prostu jestem w ciężkim szoku. Naprawdę. To się nadaje do rozpropagowania, do pomocy takiemu człowiekowi. Ale szalony człowiek. Na wsi mieszkała i się traktor wybrała. Nie, nie ułamane, ale ja nogę dorobię. Ja cię przepraszam. Taką smykałkę do drewna. Ale i tu trzeba coś dłuższego. Zobacz, z czego szufit zrobiony jest. Właśnie mówię, to trzeba taki przemyślany filmik długi. No. Proszę. Płyty paździerzowe z mebli, z segmentów. Tak jest. Wszystko z odzysku. Tak. Że takich ludzi, kurczę, jeszcze gdzieś można znaleźć, to jest po prostu... Teraz ławka jest w porządku. Tu ciągle słychać coś, jakąś fantastyczną informację. Pan Marian jest niesamowity. Niesamowity, że takich ludzi jeszcze gdzieś... Mam trzy zawody, przedostatni zawód chorąży pożarnictwa. 11 lat pracowałem i tak mnie to dobiło, żeby... Co, Karolcia? Stara dupa. Proszę bardzo. Ja, no niesamowite. Tu dzieci też chyba nie są wpuszczane, prawda? Bo przecież też są. Wóz strażacki, proszę bardzo. Na chodzie. Niesamowite. To jest, tak, rodzinna straż pożarna, a to jest, ja jestem 37 rocznik, 2 lipiec, a jak przyszła metryka z Warszawy na Nowy Świat, bo tam jest moja parafia, to mama mówi, że jestem rok i miesiąc młodszy, no to jestem 38, no. Dobra. Ja. I samochód na chodzie, i pan Marian też na chodzie. Ja cię nie mogę. Wszystkie kaski strażackie dostępne, proszę. O, motopompa. Też na chodzie. I też na chodzie. Motopompa na chodzie. Wyobrażacie sobie? W remoncie jest, prawda? Jeszcze będzie tam ta strona robiona, bo to jest dopiero w powijakach. Jeszcze są eksponaty, będą dyplomy strażackie, to tamto, to wiesz. Ale ktoś to pomaga, bo po prostu ja zaraz usiądę. Ja jak tak dalej będę słuchał i... Na razie to się opieram tak, że 5:30 wstaję i o 21:00 schodzę. I ciągle jest coś do zrobienia, nie? No, ja dzisiaj to już zrobiłem to, zrobiłem tamto. Młodzi ludzie nawet... Nie gadać, bo pomyślisz, że wszystkie rozumie zjadę i ja... Nie. Po prostu mam taką misję w życiu. No, to prawda. Moja mama mówiła tak, synu, mniej ugryziesz, to się nie udławisz. I nie witaj ludzi portfelem, tylko sercem. I tak ja robię. Od pierwszego starczy, dupczyć mogę, kielicha wypić. No i co powiecie? A chodź ci pokażę, co jeszcze robię, bo teraz stanie roboczy wiosku. Chodź. Matko jedyna. Zachodź. To kiedy to będzie 40 tych sal? To już jest chyba prawie tyle. No. Matko jedyna. Tutaj będzie muzeum, siłownia dla dzieci, a na ścianach będzie
Muzeum Obrazów Niechcianych. Te, co wyrzucają, wiesz, ramy połamane, coś, to ja mam tu poskładane wszystko. To zrobiłem, słuchaj, tutaj był tylko goły dach. Wszystko to robiliśmy pół roku temu, te obudowy. Bazeria kapitalna, jak nowiutka. Moje pomysły, wszystko co widzisz, to jest mój pomysł. Skąd ten człowiek bierze tyle pomysłów i ma tyle inwencji? Tu były tylko słupy żelazne i blacha, bo nie miałem z czego zrobić, bo to z tym pożarniczym jest. I w listopadzie zaczęliśmy robić remont tego, słupy tylko były, blacha. Tak, tak. I nie można było wejść, bo było pełno drewna do palenia wszystkiego. I od listopada zobaczysz, jak zrobiliśmy. Ale popatrzcie, ile ten człowiek ma energii, witalności. Jak mu oczy się świecą i iskrzą. O 6 rano wstaje, o 9 się kładzie spać. Robiliśmy to od listopada. Nie było sufitu, nie było ścian, nie było nic. Wszystkie materiały dostałem. To rzeźbiłem ja. 11 belek wyszlifowałem, rzeźbiłem. To musiałem kupić. Ale te palety, te wszystkie to dostałem od faceta, który ma fabrykę mebli ogrodowych. Ja. Dał mi za darmo te wszystkie, zobacz, to co widzisz, to z tyłu, to Łęk. Wszystko mi dał. Dał mi 300 palet. Takie palety jak to co widzisz, o, tylko takie wiesz. Mówi, to daję ci Marianie w prezencie. Kurde, to ja się zastanawiam, co ja tu zostawić muszę. No zostaw trochę serca, więc i nic. A tutaj nie te. Tu będzie to, ten fortepian stał, co tam koło. Co tam tego, tak, gaźnika, zgadza się. Salonik, wiesz, tu. O. No fantastycznie. 3 miesiące temu byś tu szczura nie trzymał. Tak było źle. Tak. Nie było ściany tej, tylko była podmurówka, nie było tego sufitu, nie było okien, ściany, nic nie było. Dzień i noc żeśmy robili. Ale już mi koledzy pomagają, szwat mój pomaga mi, jak nie jest pijany. No dzisiaj czyści, wiesz co robi? Nie. Te regały, szafy, to połamane od gwaździa, od zawiasów, bo będę nad tymi pożarniczymi, tu będę robił z nich te dachy. Pójdzie płyta paździerzowa, papa, folia i dopiero ten, bo leje się wszędzie. No. Niesamowity pan jest. Pan jest po prostu niesamowity. Kurczę, to już... Wuja Marian. Uszanowanko. I pokłony niskie. No dobrze, kochany, damy radę. Da. Skąd w tyle tak się. W życiu. Tak się zastanawiam, właśnie skąd takie. Skąd tyle energii? Skąd ci ludzie pokłady takiej witalności biorą? To mnie zawsze zastanawia. A ja skąd? Ela, co zostawili dzieciom? Przekręty na giełdzie, diety poselskie, kłótnie w Sejmie? To niech taki Kowalski zostawi trochę po sobie. Ja nie. Bo jestem... pan Marian, a propos, jest panem Marianem Kowalskim, tak? No, na mnie dzieci mówią wuja Marian. I czasami z wycieczki przyjeżdżają rodzice z dzieckiem i mówią, jedziemy tutaj, bo to nasze dziecko mówi, że tu ma wuja Mariana. Co to za wuj, bo ojciec to patrzy na babę, czy to nie jest wujek, chujek, czy to... Chodźmy dalej. Chyba mi się skończy zaraz pamięć. Ja tu muszę przyjechać z kamerą, bo to smartfon. Ja zrobiłem domek po kapitalnym remoncie, to ja budowałem sam, to żeby jak ktoś przyjedzie, popiwkuje, żeby się tu przespał. Już jest prawie zrobiony. Jakby nie mógł wrócić o własnych siłach do domu, tak? No popatrzcie, no to przecież jest ogrom pracy. Jak to można przeżyć? W 2005 roku... Do 1958 pracowałem w kopalni Boguszu w Górce za Wałbrzychem. Niemożliwe. I pracowałem w kuźni. Powiedziałem, że jak dostanę od kogoś kowadło, zbuduję kuźnię. Coś podobne. Z miechem? Miech nawet jest. A? Ja! Cęgi wszystkie, kowadło eleganckie, proszę. Życie tu. Czy widzieliście coś fantastycznego? Nie wchodzi, ty. O kurcze. Widzisz? I on ma, czyli musi być szczelny, musi... Nie na musi... szybkie przemę szczęście w kumadło, masz. Ładuj. O, tak łatwo, nie? A, no widzisz.
Już kończymy. Kończymy. A która grupa nie była jeszcze? Dwie grupy pięciolatków. Taka jedna większa grupa w sumie. Dobra, to damy je do domu chleba tu. Fantastyczne. Dobra. Jeszcze będzie tak. Muzeum elektryki. Tak? Loszek piwny jeszcze. Co takiego? Wiesz? Loszek? Tak. A co piwny. To? Co to jest loszek piwny? No, coś dla loszek. Coś dla wybudowana piwnica w ziemi, którą ja murowałem, urządzam i tam będzie można wejść. Ona jest zasypana, widzisz tego bociana tam? Tam te ule? Tak, tak, tak. Ule widać. To jest loszek piwny. Niemożliwe. Od nowa zrobiony. I w razie bomby to tam się schowamy. Zabunkrować się można i piwko sączyć. Dobra, dziękujemy ślicznie. Napijecie się herbaty, kawy? No tak wygląda wejście do muzeum. Proszę bardzo. To powinno być na początku tego filmu. I tak to wygląda. Tutaj wejście właśnie.